Cześć, nazywam się Iwona. Dzisiaj powiem, jak w Lightroom Classic zmienić nastrój zdjęcia za pomocą koloru. Pomówimy o panelu Color Grading. Pomyślicie, kolejne narzędzie do zmiany kolorystyki? Po co? Zaraz postaram się to wytłumaczyć. Zapraszam. Mamy w programie wiele narzędzi do edycji koloru powstałej na plikach RAW. Od balansu bieli, gdzie temperatura czy tint, odcień wpływają na obraz równomiernie. Ach, może wezmę inne zdjęcie. Ochładzamy, ocieplamy, ale równomiernie. To samo będzie z odcieniem. HSL, tutaj edytujemy odcień, nasycenie i jasność 8 z kolorów. Kalibracja, tutaj znowu mamy wpływ na każdy piksel zawierający składowe RGB, czerwony, zielony, niebieski. Wreszcie krzywe tonalne, które najbardziej przypominają działanie color grading. Na krzywych kolorów RGB również możemy zmieniać kolor w poszczególnych tonach. W cieniach, w midnight tonach, czyli w półtonach i w światłach. Podobnie działa color grading. Też zmienia kolory w tonach jasnych, półtonach i cieniach. To narzędzie pozwala nam tworzyć wyjątkowy, kolorystyczny nastrój zdjęcia, nadać fotografii wygląd kinematograficzny. Ciekawe efekty powstają po przekonwertowaniu fotografii na czarno-białą. Przyjrzyjmy się zatem działaniu color grading. Przechodzimy do modułu Develop. Tutaj już jesteśmy w tym module, to jest skrót klawiaturowy D. Należy pamiętać, że używanie tego narzędzia zalecane jest dopiero w momencie, kiedy już ustalimy poprawną ekspozycję i kolorystykę fotografii innymi narzędziami. Kiedy już to zrobimy, możemy bawić się w dodawanie dominanty, w zabawę kolorem na danej wybranej fotografii. Zacznijmy od początku. Color grading to zakładka czwarta. Jeżeli jest zamknięta tak jak teraz, otwieracie ją przez kliknięcie na tę strzałkę po prawej stronie. Domyślne ustawienia to trzy koła regulacji. I od góry pierwsze to jest midnight tone, mid tones, czyli półtony. Wszystko, co będziemy robić na tym kole, będzie się rozgrywać na półtonach. Po prawej stronie mamy highlight, czyli światła. I koło po lewej stronie odpowiada za kolorystykę shadowsów, czyli cień. Pod każdym kółkiem mamy suwak, który odpowiada za luminację wybranego koloru w danych tonach. Tym kółkiem tutaj na zewnątrz wybieramy sobie kolor. To kółko wewnątrz możemy również wybierać kolor, ale przesuwając na zewnątrz koła zwiększamy nasycenie wybranego koloru. Wracając do środka zmniejszamy to nasycenie do zera. Oprócz trzech kół mamy poniżej dwa suwaki. Mieszanie, blending i balans, równowaga. Mieszanie, ustalamy w jakim stopniu mieszają się tony. Tutaj akurat na tym zdjęciu jest to słabo widoczne, bo tutaj niewiele zmieniliśmy. Czy teraz tak, ustalamy tutaj, czy to będzie stopniowanie takie łagodne, czy raczej ostre granice między przejściami kolorów każdego z trzech tonów. Balans określa, czy kolor cieni będzie dominował, czy będzie dominował kolor świateł, czy tak jak w tym momencie, tak w granicach zera, będzie równowaga między kolorami świateł, cieni, no i tonów średnich. Nasze obecne ustawienie, to jest to pierwsze, trzy kółka na jednym panelu. Do precyzyjniejszych ustawień
autorzy programu dali nam te same trzy koła, ale każdy w oddzielnym panelu. Tutaj mamy cienie, pół tony i jak widzicie światła. Oprócz kółka, na którym wybieramy sobie odcień koloru, jego saturację, mamy jeszcze suwaki, które odpowiadają również za odcień i saturację danego koloru. Jak widzicie, tę samą czynność możecie wykonać na dwa sposoby. Lub tutaj, w tym kółku, lub za pomocą suwaków. To już zależy od Was, które narzędzie wybierzecie, czy kółko, czy suwaki. Luminance, jasność zostaje bez zmian jako suwak. I tutaj też mamy blending, czyli mieszanie, i balans, to równoważenie tych tonów. Dobrze, popatrzmy, co tutaj jeszcze jest. Jest jeszcze jedna ikona, kliknijmy na nią. I tu mamy global. Global, czyli dostrajanie koloru na całym obrazie równomiernie, bez względu na jego gęstość w jasnych partiach, w ciemnych. On będzie tutaj równomiernie dodawał nam kolor. Jak widzicie, tych narzędzi jest tutaj bardzo dużo. Można kreatywnie pracować na fotografii. Jak zaraz Wam pokażę, pod koniec filmu również na czarno-białej. O. Do zdjęcia czarno-białego wrócimy za kilka chwil. A teraz popatrzmy, jak to działa od strony technicznej. Mam tu przygotowaną taką grafikę. Tony średnie po środku, wysokie światła po prawej stronie, cienie po lewej, białe, czarne. Dobrze, teraz mamy to ustawienie trzech kółek na jednej planszy i zacznijmy od tego górnego, czyli tonów średnich. Środkowe kółko przesuńmy sobie gdzieś tutaj na środek, żeby zwiększyć saturację. Zwróćcie uwagę, że to jest saturacja zerowa, więc nie widać tego efektu kolorystycznego. Przesuńmy sobie na środek. Dobrze, tony średnie zrobimy sobie czerwone. Niech tak będzie. Proszę bardzo. Tak to wygląda. Tym suwakiem możemy je rozjaśnić lub przyciemnić. Teraz przejdźmy do cieni. Cienie ustawmy sobie na niebieski. Tylko kółkiem w środku lub tym zewnętrznym obracając. Dla precyzyjnej pracy tym kółkiem wewnątrz tego pola wciśnijmy Alt i zobaczcie, że teraz to kółeczko delikatnie nam się przesuwa. My operujemy myszą, a to kółeczko się przesuwa delikatnie, także mamy podgląd dokładny, o, piękny podgląd tego, co się dzieje na naszym obrazie z dużą precyzją. Czy to będzie saturacja zwiększona, zmniejszona, ale my to sobie, o, tutaj delikatnie zmieniamy, a nie latamy tak, o, chaotycznie. Więc z Altem delikatnie. A co jeśli chcemy pracować w danym odcieniu tylko saturacją, nasyceniem? Wtedy wciskamy Shift i przesuwamy, zmieniamy saturację. Saturacja 0, nie widać tego efektu. Saturacja maksymalna, jeśli przesuniemy kółko na zewnątrz obwodu. Przejdźmy teraz do świateł. I tu ustawmy sobie zielony, proszę, z maksymalnym nasyceniem. Zobaczcie, że zmieniliśmy cienie, zmieniliśmy wysokie światła, ale nic się nie dzieje w czerniach. Jeżeli Wam to odpowiada, super. Ale co się będzie działo, jeśli na przykład w cieniach przesuniemy luminancję? Jeśli rozjaśnimy tutaj ten kolor, piękny gradient przechodzi tutaj od czerni do ciemnych partii obrazu, do shadowsów, do cieni. I w czerni też zaczyna wchodzić ten nasz niebieski kolor, który tutaj wybraliśmy. Teraz, jeżeli byśmy chcieli też nadać jakiś kolor białemu,
który odpowiadałby za wysokie światła, no to wtedy przyciemniamy biele. I też nabierają takiego koloru jak wysokie światło. W ten sposób to działa. No, zostawmy sobie to tutaj na środek. Teraz zobaczmy działanie blending, mieszania. Mieszanie możemy łagodzić, łagodne przejścia tworzyć, proszę. To jest po środku, a my tutaj się kierujemy w stronę prawą i zobaczcie, jakie są delikatne te przejścia. Tutaj w zasadzie nawet nie, średnich tonów ta czerwień nam zniknęła. A jeśli chcemy mieć takie ostre przejścia, ostre granice między tymi tonami, no to wtedy przesuwamy w stronę lewą. Widzicie? I mamy ostre granice poszczególnych tonów od cieni do średnich i wysokich. Teraz balans. Balans, który kolor z którego zakresu będzie dominował? Przesunęliśmy w stronę jasną. Dominuje nam zieleń wysokich świateł. Jeśli przesuniemy w stronę lewą, zdominowany będzie obraz przez cienie, czyli przez te niebieskości, niebieski kolor z cieni. Zupełnie nam ginie kolor, który zadaliśmy w światłach. I tym suwakiem po prostu wybieramy sobie odpowiedni dla nas układ. Zobaczcie. No, tak jest przyjemnie, ale nie. O! Powiedzmy, tu byliśmy na środku. Przesuńmy sobie tak i zobaczcie. Mamy wysokie światła zielone, średnie tony czerwone i tutaj mamy niebieski. A zobaczmy, co się wydarzy, jeśli użyjemy globalnego kółka, czyli ustawienia odcieni równomiernie. O, proszę. Na naszym kółku, gdzie mieliśmy wcześniejsze ustawienia tych trzech tonów. O, jak to się zmienia, kiedy używamy tego kółka, który równomiernie nadaje kolor wszystkim tonom. Bardzo proszę. No powiem wam, że tutaj to narzędzie daje wiele możliwości. Trzeba mieć dużą wprawę, ale osiągnięcia mogą was bardzo satysfakcjonować. Zostawmy w takim razie teorię i przejdźmy do jakiegoś zdjęcia, aby je edytować. Tutaj mamy takie zdjęcie, mazurski widok na pola, jezioro mam za plecami. Jak to zdjęcie wyglądało bez użycia color grading? Wystarczy wcisnąć sobie tutaj to oczko i zobaczyć, tak to wyglądało przed użyciem tego narzędzia. Wpuszczamy i mamy obecny widok. No dobrze, może być. I teraz stwórzmy sobie kopię wirtualną tego zdjęcia. O, mamy dwa takie same pliki. I tutaj możemy sobie zrobić jakieś inne ustawienie. I wybrać to ustawienie, które będzie nam najbardziej odpowiadać. Powiedzmy tutaj zwiększmy sobie saturację w średnich tonach niebieskiego. Ale nie przesadzajmy, zostawmy taki wieczorny klimat, nastrój. W światłach może przesuńmy się troszeczkę w stronę pomarańczu, ale nie przesadzajmy. Zwiększmy saturację. No, przyjemnie, przyjemny taki wieczorny klimat. I teraz mamy cienie przesunięte w stronę niebieskiego. Co by było, gdybyśmy przesunęli w stronę zielonego? I nieco, ale nie przesadzajmy. Rozjaśnij. Tutaj mieszanie mamy dosyć twarde ustawione. Ustawmy delikatne. Nie. No ale takie twarde przejścia. O, proszę. I widzimy, że balans jest ustawiony raczej w stronę świateł. O, o tak. Tak chyba będzie jeszcze ciekawiej. Gdybyśmy przesunęli zupełnie w tą stronę, no to byłby balans cieni. To nie o to chodzi. Zróbmy taki wieczorny klimat. Mamy zdjęcie z zastosowaniem
color grading. Jakby to wyglądało bez tego narzędzia i jak wygląda po użyciu tego narzędzia. I zwróćcie uwagę, że teraz mamy dwie kopie tego samego zdjęcia. Tutaj proszę bardzo, ta wirtualna kopia, którą stworzyliśmy i wyedytowaliśmy w drugiej kolejności i to jest to wcześniejsze zdjęcie. Można zawsze wybrać to, które nam bardziej odpowiada. No mi bardziej odpowiada to ciepłe i to bym zapisała. Jak color grading będzie wyglądał na zdjęciach czarno-białych? Przekonwertujmy zatem to zdjęcie, na którym już mamy zrobione zmiany color grading na czarno-białe. Możemy to zrobić tutaj, klikając black and white. Ale możemy to zrobić również skrótem klawiaturowym V. Proszę, przeskakuje nam na black and white. I spójrzcie, to zdjęcie nie jest zupełnie czarno-białe. Znowu stworzę wirtualną kopię, żeby wam to pokazać. Proszę. Tutaj na tej wirtualnej kopii numer 3 usunę ten color grading, czyli tutaj wciskam Alt, widzicie, pojawia się reset i cały color grading jest usunięty. I tak wygląda zdjęcie czarno-białe. Po prostu czarno-białe, bez żadnych tutaj ustawień kolorystycznych. A tak wygląda, jeżeli przerobimy je na czarno-białe, ale z dodanymi tonami kolorystycznymi w poszczególnych tonach. Niebo mamy takie purpurowe, tutaj też purpura wchodzi w światłach, takie delikatnie niebieskie i delikatnie niebieskie w cieniach. Jeszcze raz pokazuję, tak wyglądałoby zwykłe czarno-białe zdjęcie, bez jakiejś tam szczególnej obróbki. A tak to wygląda przy zastosowaniu color grading. Popatrzmy tutaj na zdjęcie, też stworzę wirtualną kopię. Usunę z niej nasz color grading, czyli wciskam Alt, Reset. Po podstawowych ustawieniach zdjęcie wygląda w ten sposób. Tak wygląda z zastosowaniem funkcji color grading. I jeżeli to zdjęcie oryginalne zamienimy na czarno-białe, V, no jest czarno-białe. A jeżeli zamienimy kolorowe zdjęcie po zastosowaniu takich ustawień, jak tutaj widzicie, w globalu też mamy zastosowane zmiany, widzicie, tak w stronę żółtego. Zdjęcie ma taki fajny, ciepły kolor. I co będzie, jeśli teraz to zdjęcie zamienimy na czarno-białe? Otrzymaliśmy taką śmieszną, fajną sepię. Bardzo przyjemną sepię. Czyli w tym panelu zdjęcia czarno-białe jesteście w stanie zmienić na sepio. Jak widzicie, jest to potężne narzędzie o ogromnych możliwościach w manipulacji kolorem. Mam nadzieję, że mój film pomógł wam zrozumieć color grading. Dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam na kolejny.